W nocy z czwartku na piątek reprezentantka Wisły Puławy Wiktoria Oko uczestniczyła w finale biegu na 400 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata do lat 20 rozgrywanych w kolumbijskim Cali. W bardzo silnie obsadzonym biegu Wiktoria zajęła szóste miejsce, osiągając rezultat 58 sekund i 56 setnych. Zwyciężyła Amerykanka Akala Garrett, osiągając świetny czas 56 sekund i 16 setnych. Na kolejnych miejscach medalowych uplasowały się Szwedka Hanna Carlson oraz kolejna Amerykanka Michaela Rose. Szóste miejsce na świecie z pewnością można uznać za ogromny sukces młodej puławskiej biegaczki. We wcześniejszych biegach, eliminacyjnym i półfinałowym, Wiktoria zajmowała drugie lokaty, osiągając odpowiednio czasy 58.90 oraz 58.28. Wierzymy, że doświadczenie zdobyte przez Wiktorię podczas startu na tak dużej międzynarodowej imprezie zaprocentuje w dalszym rozwoju jej kariery.